dobry. Piątek, 4 rano. Szczerze powiem, nie jest to najlepsza pora do nagrywania vloga, ale warto byłoby coś wstępnie powiedzieć. Jadę do chłopaków i jedziemy z chłopakami do Luton na lotnisko. Stamtąd lecimy do Gdańska. Mamy sobie taki weekendzik zrobić różny z chłopakami. Troszeczkę pojeść, popić gorącej czekolady i pozwiedzać oczywiście. Tak na szybko powiem, że w planach jest zwiedzenie Muzeum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej. Może coś jeszcze da radę zwiedzić. Na pewno to będziemy sobie się szwendać po Gdańsku, więc na pewno coś jeszcze zobaczymy. Także zapraszam do oglądania. Coś tam na pewno będzie fajnego. Może być tak, że nie wszystko będę mógł nagrać, ale zobaczę, że z chłopakami pogadam, czy wyrażają zgodę, żeby ich tam pokazywać. I tak, także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia na lotnisku, a może już nawet w Gdańsku. Właśnie wylądowałem w Gdańsku, przepiękne lotnisko, czekam na resztę ekipy i lecimy zawsze taksóweczką na miasto. Wiedzą, czy się zdecydować na kawę i ciastko, czy na ciastko i kawę. Światło cudowne jest do kręcenia. No tak, no ale to niestety nie każdy może jeść. Co tu wybrać? Nie ma w ogóle wyboru. Nie ma wyboru? Pokaż. Nie ma w ogóle wyboru. Paragoje nie było takie ty. Co masz? Bardzo żywo. Pyszna. A ty co masz? Jakaś beza z bananami. Marcin, a ty co pijesz? Ja herbatkę. A powiedz coś? Ale... Nie powiem! A ty, Dudi, co? Sernika. Dobry? Pyszny. Po mnie zostawisz ten po śmieci. Ciebie nie biorę pod uwagę. Za pomocą kamery robisz?
wiesz, to jest fajne słowo. Jalnia czekolady, tam byliśmy. Poruszane motoryzacyjne tematy. Chłopaki gadają o furach. Idziemy teraz zobaczyć, bo tutaj na jednej z ulic kręcą film jakiś historyczny i są plagi ze Marcin, ten. Łukasz, Mercedes czy Renault, czy Dacia? Mercedes, Renault i Dacia i Nissan mają tę samą budę, tylko znaczek się różni. Jedyny plus tego samochodu to jest taki, że jest niebezpieczny. U mnie ktoś nie ma. Że ty nie wiesz, ten jogger chyba, nie? Tak, to jest i Dacia, i Nissan, i Renault, i Mercedes. Ta sama buda, tylko znaczek się różni. Nie sobie wyobrażam, że ten Mercedes z Dacia nie ma. O, i tu jeszcze, tu. Zaczyna się. Co tu się dzieje? Zobacz. Kręcone coś będzie. Chyba jakiś film nagrywają. A jakie ulice? Strasznie dużo Norwegów, Szwedów i Niemców. Teraz taki stary Niemiec ciągnął taką, miał spod 70, tylko tak ubrany płaszcz za kolano, taki modny, adidaski, skinny jeansy. Taką 40 zdrowo ciągnął. No, ludzie mają kasę, to się bawią. A my nie mamy kasy, też się bawimy. Lokalizację mamy rewelacyjną w samym centrum. Takim akcentem mówi niemieckim. Nie, my w politykę się nie bawimy, ale jak kręcę film, to powinno być oznaczone, że to jest film w trzech językach: niemiecki, angielski, polski.
wszędzie pooznaczane, a nie, że potem będzie na internetach chodziło, że pane flagi, albo powinno być kręcone i pozdejmowane. Ile to jest zdjąć takie flagi? Zdjąć takie flagi to jest 2 minuty roboty, a ludzie chodzą, robią zdjęcia, kręcą filmiki, dużo zagranicznych turystów i potem nie każdy wie, że tam film jest kręcony. No takie jest moje zdanie, tak? Ja się też w politykę nie mieszam, ale tak to powinno być zrobione. 2 minuty pozdejmować, na czas kręcenia założyć. I oznaczenia to w interesie narodu polskiego leży, żeby oznaczono to tak było, żeby ktokolwiek zrobi zdjęcie, to żeby było widać, że to jest film. A nie, że pójdzie w świat. Chociaż teraz w dobie sztucznej inteligencji to wszystko można zmanipulować. Pięknie. Cegły poszło, nie? Wchodzimy na wieżę w Gdańsku, na katedrę. Pani mówiła, że 25 minut jesteśmy z powrotem. Zobaczymy, jaka kondycja. Chłopaki na dole idą, słyszę. O, 150. Będzie sapanie słychać. Uwaga, stop.
jest tak strasznie. To już nie ma co. Idziemy na kwaterę, zostawiamy zakupki i idziemy do baru na piwko. Kwaterę mamy dosłownie. Jeszcze samochodem jest bardzo zalony. A tu mamy, tutaj możemy iść, słuchajcie. Tu możemy iść. No. Nie wiem, czy nas w Adidasach puszczą. O, tutaj to podejrzany kolor. Dobra, trochę, no. Ale fajnie. No, tak już trzeba wejść. Jakie hasło było? O, jest. Gdzie oni tutaj nas zameldowali? Nie puść, nie puść. Zdejmujemy buty, nie, bo nie będziemy zamiatać. Dobra, pierwsza para do kąpania. To jest pierwsza do kąpania. Pierwsza para. Duży i mały. Jutro jest sobota dopiero. Sobota, dzień kota. Do odprowadzania. W samym centrum. Proszę bardzo. Koniec suwa. Widziałeś, jaki widok macie? Za oknem? Same centrum. Może skoczyć na mur, jakby się rozpędził. Ty nie skoczysz? Ze mną się nie napijesz. Restauracji. Pięknie jest.
chłopaki ruszają w miasto. Idziemy na kebaba. Musisz kupić wszystkie. Tu idziemy na kebsa. Kebab King z polecenia. Potem idziemy do jakiegoś browara jeszcze. Legia Pany. Co? Czekaj, tego nie nagrywam. Kebab? Pasuje. Było chleb i wino z moją dziewczyną. Martin dzwoni i zaraz będziemy odzwaniać do niego. Kurwa mać. Ale restauracja taka posz, że wypiliśmy 2,50 wódeczki za 34 zeta. 34 zeta, no. 12 zł. Dobra, na razie.